Witam kochani. Dzisiaj jest 26 dzień czerwca 2023. Dla tych, co szukają sensu życia, bo sens jest tylko w Chrystusie i świadkowie Jehowy, którzy właśnie za prawdę wyrzucają, mordują ludzi. Jana 16,2, bo są mordercami. Jana 8,44, 1 Jana 5,3,15. No bo tam prawda nie może się ostać, bo w każdej religii muszą kłamać, żeby był biznes jak faryzeusze. Władza i tak dalej. No, za życie odebrali nagrodę, stołki, władza i tak dalej, prestiż. I Judy cały list mówi, jaki stan duchowy każdej religii, zboru domowego, kościoła i tak dalej. Bo oni tak sobie robią z Panem Jezusem, z Panem Diabłem, bo On jest Królem Chrystusem. Czyli mamy Zbawiciela i On jest od swego Boga, naszego Dziadka, bo w niebie są dwie osoby boskie, ale Chrystus jest pośrodku baranek, objawienie 7,17, bo Jego Ojciec zajmuje tytuł Ojca. Wszechmogący, wiesz, nauczycielem jest, królem jest, wszystkim po prostu. To, co dostał wszelkie tytuły, chwałę, cześć i teraz każde kolano się zegnie przed Chrystusem. Jemu cześć i chwała się należy, bo nikt nie zna Boga, bo mają dwójce, trójce i tak dalej. Jeszu, Jehowa, Trójca Przenajświętsza. Ale kto jest swoim Bogiem? Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. No. W niebie są dwie osoby boskie, ale Stwórca, czy Ojciec Jezusa, czyli Stwórca z Adama, nigdy nie będzie Bogiem Ojcem dla rodzaju ludzkiego, bo przeklął Adama i Ewę, dał zbawienie w Synu. Mateusz 17,5, Jego słuchajcie. Jak nie chcecie słuchać Chrystusa, Jahwe, Emanuela, którego Maria urodziła, który był 2000 lat temu jako Syn Boży, nigdy nie był Synem Człowieczym. Jako Syn Boży bez grzechu, Maria urodziła Go jako Bogu Rodzica, nigdy nie była Jego matką. Bo miała czterech synów, dwie córki. Była matką swoich dzieci. Miała Józefa. Z Józefem, tak. A Chrystus był in vitro zapłodniony przez anioła. I Bogu Rodzica rodziła surogatka boskiego syna. Hebrajczyków 7,3. No i Mateusza 13, 55, 56. Także o tym się głośno nie mówi, bo po co? Bo biznes by poleciał, jakby ludzie się budzili. Parafianin, ciemny, zacofany człowiek. No, świadkowie Jehowy też są zaślepieni. Bo Jehowa ich zaślepia, bo on jest to jakiś pedofil, znaczy ten zboczenie seksualne. Jaszczur. Abaddon. Objawienie 9,6 do 11 tam. No, ale Chrystus jest właśnie królem nad tyranami, bez Pana. Lucyfera, diabła, który zna Pisma Święte, kusił Chrystusa. Ewangelia 4 rozdział, Mateusza, Łukasza 4, 6. No i świadkowie Jehowy się zarejestrowali u szatana, a Chrystus nie dał mu pokłonu. No, a do księdza idą, się kłaniają księdzu i jedzą za fajlek, sprzedają swoje dusze. Mateusz 10 rozdział od 26 do 28. Świadkowie, adwentyści, baptyści, wszyscy mordują was, bo są faryzeusze. No znają troszkę pisma, jak diabeł zna, ale po to, żeby jedne kłamstwo tylko wystarczy w religii. I już jesteście... Macie śmierć. Jana 8,24. Jak nie uwierzycie, że ja jestem, w grzechach swoich pomrzecie. No i Chrystus tak to powiedział, faryzeuszy już nie ma. A ci, co poszli za barankiem, naśladowali go. Są zapisani w księdze życia baranka. Baranek, objawienie 7,17 z pośrodku tronu. 19, objawienie 19,7-9. Wesele baranka. Zapraszam w jego prawdzie miłości. No i on wybiera teraz, bo czas wybierania jest. Powołanie się już skończyło. Ponad 100 lat było.